Witam Cię serdecznie, to jest część druga lekcji drugiej, więc jeśli nie widziałeś części pierwszej, to zapraszam, a jak nie, pokażę Ci teraz jeszcze jedną ważną rzecz, którą teraz bym chciał mówić, a mianowicie będą to kofunkcje. Czym są kofunkcje? Zaraz zobaczysz. Przywołam teraz nasz znajomy i przyjazny trójkąt, który jest gdzieś tutaj. Narysuję go sobie na środku. Może narysuję go całego. Okej. Dobra. Okej. Mamy trójkąt. Mamy boki A, B, C, kąt jakiś alfa. I teraz zobacz. To jest bardzo ważne pojęcie. Kofunkcje nam się potem będą przydawać do wzorów. Także teraz skupienie. I patrz. I ucz się. Czym jest nasz sinus? Sinus alfa. Sinus alfy to jest A przez B, prawda? A przez C. A do C to jest sinus alfa. Ale ja chcę sobie narysować inny kąt. Narysuję sobie kąt beta tutaj. Kąt beta. I teraz zobacz. Pierwsza i bardzo ważna rzecz, to musimy zastanowić się, czym jest w ogóle kąt beta. Jak on ma się w stosunku do alfy. Suma wszystkich kątów w trójkącie jest 180. Zawsze musisz mieć to w głowie. To jest taka jedna z podstawowych informacji w geometrii. Suma kątów w danym wielokącie. I tutaj będzie to akurat 180. I co się składa na to 180? 90, nasz kąt prosty, 90, dodać. Dodać alfa i dodać nasza beta. Dodać beta. Więc teraz jak przerzucę sobie 90 tutaj po tej stronie, będę miał, że 90 stopni to jest alfa plus beta. 90 stopni równa się alfa plus beta. Prawda? Więc jeżeli teraz chcę sobie to wyprowadzić, jakby mieć cały czas alfę w głowie, to mogę sobie zrobić, że 90 stopni minus beta jest równe alfa, prawda? Przeniosłem beta na prawą. 90 stopni minus beta jest równe alfa w takim trójkącie. No dobrze. Powiesz, bardzo ciekawe. I co teraz z tym zrobimy? Policzmy sobie w takim razie sinus. I w drugą stronę oczywiście też to działa. 90 stopni minus alfa to jest równe beta. Policzmy sobie teraz sinus bety. Czym jest sinus bety? Sinus bety jest równy czemu? Spójrz. Sinus bety to jest przyprostokątna przeciwległa do bety, czyli b, do naszej przeciwprostokątnej, czyli b do c. Prawda? Sinus bety to jest b do c. Ale spójrz, co jest jeszcze bardzo ciekawe. Ile jest równy kosinus alfy? Kosinus alfy to jest przyprostokątna przyległa do alfy przez przeciwprostokątną, czyli właśnie b do c. Czyli sinus bety to jest dokładnie to samo, co kosinus alfy. Spójrz, kosinus alfy równa się sinus bety. I teraz mogę sobie tutaj wstawić pod betę 90 stopni minus alfa. Bo właśnie to przed chwilą wykazałem tutaj z sumy miar kątów, że 90 stopni minus alfa to jest beta. Więc napiszmy to. Sinus 90 stopni, napiszę w nawiasie, 90 stopni minus alfa to jest kosinus alfa. I to jest bardzo ważne. To jest jedna z najważniejszych rzeczy tutaj na początek, z której zaczniemy sobie pracować. I taka zależność, taka zamiana, że sinus 90 stopni minus alfa równa się kosinus alfa, to w tym momencie jest to, ten kosinus jest kofunkcją tego sinusa. Nie będę teraz się zagłębiał, co to znaczy, po prostu jest kofunkcja, tego się raczej nie definiuje, po prostu musisz wiedzieć, że tak to się nazywa i że jest właśnie taka prawidłowość w tym. No i w drugą stronę jak pójdziemy, czyli ile jest kosinus 90 stopni minus alfa, spójrz. Kosinus 90 stopni minus alfa to jest ile? Kosinus 90 stopni minus alfa to jest to samo co kosinus beta, tak? Kosinus beta. Już nie pisałem drugi raz kosinus bety. Kosinus bety to byłoby A do C, prawda? Przyprostokątna przyległa do bety przez przeciwprostokątną, czyli kosinus bety jest A do C. Czyli kosinus 90 stopni minus alfa jest A do C. A A do C to jest sinus alfa właśnie, bo A do C to jest sinus kąta alfa. A to jest przyprostokątna przeciwległa do kąta alfa, a C jest naszą przeciwprostokątną, więc A do C jest sinusem alfa.
I tu mam następną bardzo ważną równość, że cosinus 90 stopni minus alfa jest sinus alfa. Widzisz, te funkcje się jakby tak nawzajem wymieniają. I co teraz z tangensem? Tangens 90 stopni minus alfa. Te funkcje jakby nam się połączyły w taką jakby parkę, że sinus 90 stopni minus alfa to jest cosinus, cosinus 90 stopni minus alfa jest sinus alfa, no ale tangens jest jakby takim samotnym wilczkiem tutaj, prawda? Nie ma swojej pary, ale zaraz ją znajdziemy. Spokojnie. Tangens bety. Ile to będzie tangens bety? Tangens bety to jest przyprostokątna przeciwległa do bety, czyli b, do przyprostokątnej przyległej do bety, czyli a, czyli b przez a. B przez a. A ile jest równy tangens alfy? Tangens alfy to jest a przez b. A przez b to jest tangens alfy. Tangens alfa jest równy a przez b. Prawda? Tangens alfy jest a przez b. A przez b. A b przez a to jest odwrotność tego. Czyli to jest 1 przez tangens alfa. Więc tangens 90 stopni minus alfa to jest b przez a, czyli 1 przez tangens alfa. Tangens 90 stopni minus jakiś kąt to jest równy 1 przez tangens alfa. I teraz, co jest bardzo ważne, napiszę to może na nowej karcie. 1 przez tangens alfa. Taką relację, taką funkcję nazywamy, to jest kofunkcja tangensa, kofunkcja, dlatego piszemy, że to jest kotangens. Kotangens, kotangens kąta alfa. W skrócie, niestety to nie jest COT, tak jak na zachodzie, tylko CTG. CTG alfa. To jest nasza nowa funkcja. To nie jest funkcja trygonometryczna bazowa, tylko to jest kofunkcja tangensa. Sinus 90 stopni minus alfa daje nam kosinus. Kosinus 90 stopni minus alfa jest sinusem, a tangens 90 stopni minus alfa to kotangens. Napiszę to jeszcze raz może na czysto wszystkie te nasze równości. To jest bardzo ważne, żebyś zrozumiał właśnie czym jest. I w tej tabelce mieliśmy podany kotangens, dlatego że to jest najczęstsza jakby kofunkcja, która jest używana poza tymi trzema bazowymi. Czyli mamy, że sinus 90 stopni minus alfa jest równa kosinus alfa. Pierwsza nasza ważna bardzo równość. Odwrotnie, kosinus 90 stopni minus alfa jest równy sinus alfa. I teraz na deser tangens 90 stopni minus alfa jest równy kotangens alfa. Kotangens alfa. Kotangens alfa to jest po prostu 1 przez tangens. Ta funkcja nie jest niczym nowym. To jest bardzo ważne, żeby zrozumiał. Kosinus jest zupełnie czym innym niż sinus, a tangens jest zupełnie czym innym niż sinus i kosinus. A kotangens nie wprowadza nam tutaj, to nie jest funkcja trygonometryczna bazowa, którą powinniśmy się jakby zajmować na samym początku, dlatego że to jest po prostu 1 przez tangens alfa. Znając tangens alfa, znamy automatycznie kotangens alfa. Jest to po prostu 1 przez tangens alfa, tak jakby napisał 1 przez sinus. To nie wnosi nic nowego, to nie jest jakiś nowy stosunek, po prostu odwróciliśmy tamten poprzedni. To jest 1 przez tangens alfa, kotangens alfa. Takie mamy równości, to jest bardzo ważne. Żebyś to pamiętał, wiedział skąd to się bierze i będziemy potem tego używać. No i to by było dzisiaj na tyle teorii i teraz rozwiążmy sobie parę zadań. Tu mam takie zadanie z maturki, bardzo przyjemne. Gdzie ono jest? Tutaj. Nie jest może największe. Chyba narysuję ten trójkąt sam jeszcze raz. Co my tu mamy? Zapoznaj się z rysunkiem, wyznacz długość x. Ok, zapoznamy się zaraz z rysunkiem, nawet narysuję go jeszcze raz. Właściwie to spróbuję go narysować, to byłoby właściwsze słowo. Spróbuję narysować ten trójkąt. Tu jest jeszcze jeden taki bok. Coś takiego. Coś takiego tu mamy. I co mamy dane? Ten bok mały jest równy 10. Niech będzie zielony. Dziesiątka. Tutaj. Tu mamy jakiś x. X, który szukamy. X. Bok x. Czyli to, na co patrzymy i to jest najbardziej potrzebne. Tu teraz mamy kąt 45 stopni. 45 stopni. Drugi kąt. Drugi kąt jest 30 stopni. Proszę bardzo. 30 stopni. I to jest wszystko, co nam podali tutaj. No i tu jest oczywiście kąt prosty. To
jest ważne również. Mamy policzyć ten x. Jak to zrobić? No patrz. Tutaj tej długości nie znamy. Tej długości nie znamy. Znamy tylko tę małą długość. Tej dużej też nie znamy. No i teraz co możemy z tym zrobić? Musimy teraz to podejść do tego bardziej analitycznie. Dlatego właśnie wprowadzimy sobie tutaj teraz nową zmienną. Nową zmienną będzie na przykład a. To jest dowolność pełna tutaj. Wprowadzam następną zmienną a. I zmienna a, znaczy zmienna, przepraszam, to nie jest zmienna, to jest jakaś długość. Ona się nie zmienia. Stała. I teraz spójrz, ułóżmy sobie tutaj jakieś zależności i stosunki trygonometryczne, no bo przecież jesteśmy w trygonometrii i na pewno o to chodzi. Zobacz. x do a to będzie tangens 45 stopni. X do a to jest tangens 45 stopni. X do a równa się tangens 45 stopni. Pierwsza mamy zależność. No, nie znamy ani x, ani a, no więc tego nie policzymy. Potrzebujemy czegoś więcej. I teraz patrz. Tutaj mamy jeden mały trójkącik, ale tu mamy jeden duży trójkąt. Dobra, sobie na chwilę, że tej linii tutaj nie ma. Jest tylko ten jeden duży trójkąt. I teraz tak, x do tego całego długiego boku to będzie tangens 30. Czyli x do tego długiego boku to tangens 30. A ile jest równy ten długi bok? Ten długi bok to jest przecież 10 dodać a. Suma cała tego długiego boku. 10 dodać a. Aha, tu miałem napisać to na niebiesko i czerwono. Dobra, to sobie poprawmy. To jest 45, a to jest 30. No i teraz to już z górki. Teraz to już z górki, bo znamy tangens 45, znamy tangens 30. Mamy prosty układ równań z dwoma niewiadomymi. I zawsze, jak mamy tyle samo równań, co niewiadomych, możemy to policzyć. I teraz tak, ile jest równy tangens 45? Wróćmy się do naszej tabelki z samego początku i zobaczmy też od razu dla 30. Tangens 45 stopni. Patrzę sobie w tabelkę. 1. Tangens 30 stopni. Pierwiastek z 3 przez 3. Wróćmy teraz do naszego zadania. Tangens 45 stopni jest równy 1. Tangens 30 stopni jest równy pierwiastek z 3 przez 3. Więc mam dwa takie równania. X do A jest równy 1. I oprócz tego mam, że x do 10 plus a jest równy pierwiastek z 3 przez 3. Pierwiastek z 3 przez 3. I teraz po prostu muszę sobie z tego wyliczyć. Wyliczyć sobie z tego a, albo uzależnić a od x-a. Nie ma znaczenia, jak to zrobię. Wyliczyć a albo x-a ponownie. I wtedy już będę miał to na czysto. Oczywiście chcemy to uzależnić od tego, żeby tu wstawić pod to a x-a, no bo chcę wyliczyć od razu x-a, nie a. Więc zrobię sobie tutaj mnożę jakby przez a i mam, że x równa się a. Tak ładnie nam wyszło, czyli po prostu pod to a mogę wstawić x-a tutaj, o. Do tego równania wstawiam x-a. Czyli mam, że tu sobie tak oddzielę, żeby nam się nie pomieszało, że x do 10 plus x jest równy pierwiastek z 3 przez 3. Prawda? No to jest bardzo intuicyjne. Napiszę to teraz na nowej planszy. Że było, że x do 10 plus x jest równy pierwiastek z 3 przez 3. No i teraz sobie to wymnożę, że to mam, mnożę sobie tak na krzyż, tak, to znamy takie coś. 3x równa się 10 pierwiastków z 3 plus pierwiastek z 3x. Zrobię teraz niewiadome po lewej, czyli mam 3x minus pierwiastek z 3 razy x równa się 10 pierwiastków z 3. Żeby wyciągnąć x, to wyciągnę sobie całego x przed nawias, więc mam 3 minus pierwiastek z 3 równa się 10 pierwiastków z 3. Dzielę przez całe to tutaj, co stoi przy x, no i wychodzi na to, że x równa się 10 pierwiastków z 3 przez 3 minus pierwiastek z 3. No to akurat jest bardzo brzydki ten mianownik, dlatego zastosuję mnożenie przez sprzężenie, żeby się go pozbyć. Mnożę przez 3 plus pierwiastek z 3. Przez 3 plus pierwiastek z 3. No i teraz na dole oczywiście będę miał, co mam na dole, 9 minus pierwiastek z 3 do kwadratu jest 3. Więc mam 9 minus 3, czyli 6 na dole, a na górze mam 30 pierwiastków z 3. 30 pierwiastków z 3 plus
10 razy 3, czyli plus 30. Plus 30. Coś takiego mam w tej chwili na górze. No i to już jest generalnie policzone, ale żeby być ładnym, estetycznym, schludnym, uprośmy to sobie jeszcze dalej, czyli mam, że x równało się 30. Aha, muszę sobie sprawdzić, bo zapomniałem. 30 pierwiastków z 3 plus 30 przez 6. 30 pierwiastków z 3 plus 30 przez 6. Tu mogę sobie zrobić taki myk, że to 30 wyciągnę przed nawias, więc x równa się 30 pierwiastków z 3, tu zostało 1 plus 1. Tu na dole mam 6. To się ładnie skróci, bo 30 to jest 5 razy 6, czyli skracam sobie to. Tu zostaje mi 5, więc ostatecznie x jest równy 5 pierwiastek z 3 plus 1. I to jest mój ostateczny wynik. Wyliczyłem sobie tego x-a. Tyle jest równe x, który był tutaj. To jest nasz x. W taki sposób. No, trochę to było długie, ale po prostu dlatego, że tłumaczyłem, ty to na pewno zrobisz dużo szybciej u siebie. Dobrze, spójrzmy teraz na takie zadanie. Udało mi się znaleźć, ono jest bardzo ciekawe. Niestety, przepraszam, ale mam je w języku angielskim, bo to jest z książki, z której ja sam się uczyłem i tak już właśnie jest, ale to niczym się nie zrażaj, po prostu zaraz ci powiem, co tu chodzi i sobie to ładnie wszystko policzymy. Oni tu po prostu chcą, żebyśmy znaleźli ten kąt teta, który tutaj jest narysowany. Tak to jest właśnie oni w tej nomenklaturze zazwyczaj używają kąta teta. Tu mamy podany jakiś bok, tu mamy podany jakiś bok, tu jest podany następny kąt 40 stopni. No i co oni nam każą zauważyć, że ten kąt ACB jest różny, tu nie jest 90 stopni. I tu jest nasza trudność, bo gdyby tu było 90 stopni, no to zadanie byłoby banalne, prawda? Może przerysuję jeszcze raz ten cały trójkąt, który oni tutaj narysowali. Przerysuję go sobie, żeby oznaczyć. Tu jest nasz kąt teta, który szukamy. Nasza niewiadoma. Może być teta, alfa, obojętny, tak? Trójkąt jest ACB. I teraz tak, tu mamy 10 cm, a tu 20. Tu mamy kąt 40 stopni. No i co robimy w sytuacji, kiedy nie mamy kąta prostego? Tego kąta nie znamy. Nie możemy z naszych funkcji skorzystać, bo jak mówiłem Ci w pierwszej lekcji, musi to być kąt prosty gdzieś, żebyśmy mogli te stosunki wykorzystać. No to co robimy, jak nie ma kąta prostego? Sami zróbmy sobie kąt prosty. Patrz. Tu sobie narysuję, a w sumie to nawet nie przerywano mi, nie ma. Narysuję sobie tak, o. I nagle zobacz, mam dwa kąty proste, widzisz? Tu jest jeden kąt prosty i tu jest drugi kąt prosty. Nagle mam dwa trójkąciki, prawda? Tu jest jeden, ten C, tutaj ten punkt, załóżmy, że on się nazywa o COB i drugi trójkąt COA, prawda? Utworzyłem nowe dwa trójkąty, które oba są prostokątne. W tym trójkącie jeden mamy teta nasz kącik, a tutaj mamy 40 stopni. I co tutaj teraz możemy zrobić? Nie mamy tego boku, byśmy ułożyli jakieś stosunki. Mamy ten bok. Oto powtórzmy tę sztuczkę z poprzedniego, że sobie po prostu rozdzielimy ten bok na 2. To ja wymarzę to 20 może i wpiszę, że to jest. Tu sobie zrobię na przykład jakieś a tu będzie 20 minus a. Bo jak dodam teraz to wszystko, 20 minus a plus a to jest 20, czyli to nam się sumuje do całego tego boku 20, prawda? To jest 20 cm. Rozbiłem ten bok na jakieś a, którego nie znam, i na jakieś 20 minus a, którego też nie znam. No i co teraz mogę tutaj zrobić? Teraz będzie trochę więcej gmatwaniny, więc uważaj. Żeby dobrać się do tego kąta, ustawmy sobie jakąś stosunek trygonometryczny. Załóżmy, że chcę mieć tangens. Tangens czego? Tu sobie wstawię jeszcze h. Tu jest jakieś h, którego też nie znam. I teraz tak, tangens tety, którą szukam. Tangens teta. Teta jest nieznana. To jest nasza kluczowa niewiadoma. To jest h do 20 minus a. Zgadza się? To wynika z naszych wszystkich tych pierwszych teoretycznych lekcji. H do 20 minus a. To jest tangens tety. Tangens tety to jest 20 minus a. No ale nie znam ani a, ani h. Ale spójrz, na pomoc przychodzi nam ten malutki tutaj trójkącik. I z tego trójkącika mogę sobie wyliczyć zarówno h, jak i a. Oddzielę sobie tutaj ten trójkąt trochę o, w ten sposób. I teraz tak, spójrz. H do 10, to co to jest? To jest sinus 40 stopni. Czyli spójrz, sinus 40 stopni. Sinus 40 stopni jest równy
tyle co h do 10. Prawda? Więc h jest równe z tego wynika, że h jest równe 10 razy sinus 40. Sinus 40 stopni. H jest równe 10 razy sinus 40 stopni. Zaraz to policzymy sobie. I teraz A. A do 10 to jest kosinus 40 stopni. Czyli zobacz. Kosinus 40 stopni znowu. Kosinus 40 stopni to jest A do 10. Widzisz? A do 10. Więc dalej robię tak samo. 10 razy kosinus 40 to jest A, prawda? Zgodzisz się ze mną. A jest równe 10 kosinusów 40. 10 kosinusów 40 stopni. To jest A. No i właściwie to zadanie można uznać za rozwiązane, bo znam H, to jest po prostu jakaś wartość liczbowa, którą sobie zaraz na kalkulatorze policzymy, bo tak jak mówię, no nikt nie zna na pamięć sinusa 40, tego są tablice albo kalkulator. A jest 10 kosinusów 40. Postawię sobie A tutaj, H tutaj i będę znał tangens tety. Zróbmy sobie to na następnej planszy już. Czyli wiem, że teraz tak. Wiem, że H, nasze H jest równe 10 sinusów 40. Ile to jest 10 sinusów 40? To co robię? Biorę sobie kalkulator, wyciągam kalkulator i liczę 10 razy sinus. Ach, tutaj to jest tak bez sensu zrobione. Muszę najpierw wprowadzić 40, teraz sinus 40 to jest właśnie tyle. Sinus 40 to jest dokładnie tyle. Razy 10. Więc h jest równe 6,42. Zaokrąglimy to do 6,43. Więc h to jest w przybliżeniu 6,43. H to jest 6,43. A, nasze a, to było 10 kosinusów z 40. 10 kosinusów z 40 stopni. Ile to będzie? Policzmy sobie to ponownie. Piszę, że to jest 40, tutaj tak wymaga od nas to wprowadzenie. 40 kosinus 40 to jest tyle, 0,766, no i razy 10, razy 10, to jest 7,66. A to jest mniej więcej 7,66. Mam policzone H i mam policzone A. Wróćmy teraz do tego, co tu mieliśmy na początku. Tangens tety to jest H przez 20 minus A. Napiszmy to jeszcze raz. Tangens tety równa się h przez 20 minus a. Wstawię sobie w tej chwili tutaj wartości liczbowe, więc będę miał, że tangens tety jest równy h, czyli 6,43 do 20 minus a, czyli do 20 minus 7,66. No teraz też oczywiście tego nie będę w głowie liczył. Zróbmy sobie 6,46 podzielić. No i tu zróbmy w nawiasie 20 minus 7,66. Tak? To jest dokładnie to samo, co tutaj mam. 6,46 podzielić na 20 minus 7,66. I to jest równe 0,521. I tu zapiszmy w miarę dużym przybliżeniu. 0,521. Tangens tety to jest w przybliżeniu 0,521. I co teraz? Mieliśmy taką sytuację lekcji temu. Tangens teta, ale teta jest uwięziona o tu, o w tym miejscu, w tym naszym tangensie. Jest uwięziona. Musimy teraz skorzystać z tabeli. Jakbyśmy to zrobili w starym sposobie? Byśmy po prostu patrzyli po kolei na kąty i tam byłyby wypisane wartości, na przykład 0,51, 0,52, 0,53. W końcu byśmy znaleźli najbliższy odpowiadający kąt, bo musimy to podać, w tym zadaniu chcielibyśmy to podali do najbliższego kąta, więc byśmy znaleźli najbliższą tą wartość, byśmy to wpisali. Ale my się posłużymy kalkulatorem w nowoczesny sposób. Jak to zrobimy? Musimy wziąć funkcję odwrotną, to jak masz po prostu jakiś lepszy kalkulator, musisz sobie dowiedzieć, jak to się u siebie robi. Tu się robi to w ten sposób, w tym domyślnym kalkulatorze. Robimy, że to jest funkcja odwrotna, bo chcemy wykonać operację odwrotną niż tangens. My nie chcemy policzyć tangensa z czegoś, my chcemy policzyć, co jest argumentem tego tangensa. Czyli nie szukamy tangens z iluś tam to jest ile, tylko tangens z ilu to jest to ileś tam. Tangens z czego nam da 0,521? Ile musi być ta teta? No i teraz robię sobie tangens, ten odwrotny,
i nam podali, że 27,52 to jest nasza teta, którą sobie zaokrąglimy do 28. Więc ostatecznie teta jest równa mniej więcej 28 stopni. I to jest odpowiedź. Nasza teta jest równa 28 stopni. Zawsze warto się jeszcze upewnić, zweryfikować to tutaj na tym rysunku, czy to ma sens, na przykład, że czy nie wyszło 100 stopni, a rysunek jest w ten sposób wykonany i tak dalej. Także myślę, że rozumiesz, o czym mówię, żeby po prostu nie wyszły nam bezsensowne wyniki. To jest bardzo istotne, żeby się upewniać od razu, albo żeby boki nam nie wyszły ujemne. 28 stopni brzmi bardzo dobrze, pasuje, ten kąt jest ostry. No i to w sumie byłoby na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszą lekcję. Co jest bardzo ważne, to poćwicz sobie te zadania. Musisz jeszcze raz, uczulam, wiedzieć dokładnie, który to będzie sinus, który tangens w każdym trójkącie. No i tą tabelkę trygonometryczną, zaprzyjaźnij się z nią. No nie musisz się uczyć na pamięć, ale naprawdę zaprzyjaźnij się z nią. I porób sobie parę takich zadań tego typu z matur, z czegoś innego. Jako że opanujesz materiał, zapraszam do następnej lekcji. Na dzisiaj to koniec. Dziękuję Ci za obejrzenie tej lekcji. Jeżeli Ci się podobało, to zachęcam Cię oczywiście do subskrypcji naszego kanału oraz do polubienia nas na Facebooku. Nasz adres na Facebooku to facebook.com/aplusnauka. Wszelkie pytania możesz nam zadać pisząc do nas na maila a.plus.kontakt@gmail.com. Zapraszam Cię również do obejrzenia następnej lekcji. Pozdrawiam.